Kontynuuję nasz cykl spotkań z pisarzami, dokładnie z ich światopoglądem. Mówiliśmy sobie o trudnej wierze Tadeusza Różewicza. Dzisiaj natomiast chciałbym się skupić na pogodnym ateizmie Witolda Gombrowicza. Witold Gombrowicz należy do najbardziej chyba wpływowych pisarzy dwudziestowiecznych, przynajmniej jeśli chodzi o wpływ na światopogląd mojego pokolenia. Żył w latach 1904-1969. Debiutował w latach 30. powieścią, która weszła do kanonu lektur, Ferdydurkę, bardzo prześmiewcza, zabawna. Oczywiście jest autorem wielu dramatów, innych powieści, jednak w tych moich krótkich refleksjach moim celem nie jest omawianie literatury, poszczególnych utworów pisarzy, ale koncentracja na tym, co dla mnie jest najważniejsze. I w wypadku Witolda Gombrowicza dziełem, które na mnie wpłynęło i w pewnym sensie ukształtowało moje widzenie świata, mnie samego, również Polski, to są dzienniki pisane na emigracji, dokładnie w Argentynie, a potem po powrocie do Europy we Francji i wydawane systematycznie, poczynając od 1953 roku w kulturze paryskiej. Zawdzięczają te pamiętniki, właściwie dzienniki, swoje istnienie wielkiej przyjaźni między redaktorem naczelnym kultury Giedroyciem i właśnie Witoldem Gombrowiczem. W każdym razie ja zacząłem moją przygodę z dziennikami Gombrowicza jako nastolatek. Dokładnie byłem bodajże w trzeciej klasie liceum. To był początek lat 70. I wtedy te dzienniki przenikały do Polski trochę na zasadzie owocu zakazanego. Młodzi nasi widzowie zapewne nie pamiętają takiego czasu, kiedy książki były reglementowane, kiedy cenzura decydowała o tym, co można czytać, a czego nie należy dotykać. I jak to zwykle bywa przy wszelkich zakazach, również i w tym wypadku, książki najbardziej pilnie strzeżone były najchętniej czytane i tak się zdarzyło w moim wypadku. Dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności otrzymałem na krótki czas te trzy tomy dzienników Gombrowicza i je dosłownie w kilka dni pochłonąłem i była to lektura przemieniająca moje widzenie świata, moje widzenie również religii i katolicyzmu, ale też w dużym stopniu wpłynęła na moje postrzeganie tradycji literackiej. Jednak chciałbym się skupić głównie na stosunku Gombrowicza do katolicyzmu, bo to wtedy wydawało mi się niezwykle świeże, nowe, nieobecne w refleksji, z jaką się stykałem, bo albo była nieobecna religia, jak w szkole, jakby z natury ateistycznej, i była nadreprezentowana, czyli w domu i na lekcjach religii. Gombrowicz zaproponował jakby trzecią drogę, to znaczy zaproponował spór z religią, a zwłaszcza z jej obecnością w kulturze. I to, co uzasadnia trochę tytuł mojej pogadanki, Pogodny ateizm Witolda Gombrowicza, ma związek właśnie z jego takim potraktowaniem religii jako
niemalże garnituru, czy marynarki, która w pewnym momencie jego życia stała się niewygodna, nieporęczna i ją jakby odłożył i do niej nie wracał. I stwierdza to w pewnym momencie, że jako nastolatek właśnie po prostu przestał wierzyć. Nie obyło się to drogą jakichś dramatów, jakieś niebo w płomieniach, nic z tego. Po prostu przestało go to interesować. Niemniej jednak ten brak osobistego, egzystencjalnego zaangażowania w religię, co jest pewnym paradoksem, zaowocował bardzo przenikliwym sposobem widzenia funkcjonowania religii, a zwłaszcza katolicyzmu w polskiej kulturze. Gombrowicz bardzo mocno podkreślał i być może zawdzięczał to również Stanisławowi Brzozowskiemu, zapewne i Nietzsche w tym jakoś uczestniczył, ale on to tak po swojemu, na własny swój użytek przeanalizował i stwierdził po prostu, że katolicyzm polski nie ma w sobie nic z powagi, nic z tego głębokiego, egzystencjalnego namysłu, tylko jest takim zdziecinnieniem, brakiem podejmowania jakichś ważnych decyzji. To jest po prostu rytuał pusty, za którym nic nie stoi. I to go bardzo drażniło. Drugi aspekt polskiego katolicyzmu, na który on zwracał uwagę, obserwując go już po wojnie, wtedy kiedy pisał te swoje dzienniki, to jest bardzo silne upolitycznienie tego katolicyzmu. To znaczy on postrzegał, będąc, żyjąc właśnie na emigracji w Argentynie, dostrzegał katolicyzm jako rewers do awersu marksizmu czy komunizmu. I to mu się bardzo nie podobało, bo uważał, że religia uwikłana w taki spór ideologiczny traci to, co jest najbardziej dramatyczne w religii, to, co widział na przykład u Dostojewskiego, czy dostrzegał w muzyce Bacha, więc jakaś taka głębia i powaga, która nie powinna ograniczyć religii do tych sporów takich właśnie doraźnych, jakim był polski komunizm lat 50. czy 60. Wtedy dla mnie, młodego chłopaka, ucznia, potem studenta, ta propozycja wydawała się interesująca intelektualnie, ale jakby bez bliższego kontaktu, związku z tym, co widziałem wokół siebie. Natomiast dzisiaj, gdy wróciłem do Gombrowicza po 40 latach, to zdałem sobie sprawę, że jego sposób widzenia problemów religijnych jest szalenie aktualny i pozwala również dostrzec przyczyny płytkości, miałkości i takiej nieporadności polskiego katolicyzmu już w Polsce nie podległej dyktaturze komunistycznej, ale Polsce demokratycznej. Otóż wydaje mi się, że Gombrowicz bardzo dobrze pokazuje i pozwala rozumieć, dlaczego polski kler, polscy biskupi nie są w stanie zaproponować nowej formy religijności, bo tkwią w tych starych, jak to się zwykło mówić, paradygmatach, więc pewnych wzorcach takiego z jednej strony dziecinnego podejścia do religii, więc jakby wszystko jest oczywiste, od chrztu po grób z jednej strony i z drugiej strony to ideologiczne uwikłanie w spory wydumane czy z grupami LGBT, czy z gender, czy z neomarksizmem. To wszystko nie ma nic wspólnego z prawdziwą religijnością i w tym sensie Gombrowicz jest dla mnie ciągle ważny, inspirujący i bardzo zachęcam do czytania i do spierania się z nim właśnie po to, żeby poważniej patrzeć na świat, niezależnie od tego, czy się jest wierzącym, czy
niewierzącym.